Programy dla Natalki w niedzielę 17 lutego od godziny 15. To już jest któryś z kolei, prawda, inicjatywa dla pomocy dla Natalki, mieszkanki gminy Platerów, dziewczynki, która urodziła się z wodogłowiem i rozszczepem kręgosłupa, a zbieramy na kosztowne leczenie komórkami macierzystymi. Nam już niewiele kwoty brakuje, ale jednak jeszcze wciąż jest brak, dlatego będziemy wspólnie jeszcze raz próbować zbierać pieniążki na dalsze leczenie. Także zapraszamy wszystkich Państwa, ludzi dobrej woli, którzy będą mogli wesprzeć naszą akcję. Od godziny 15 w Domu Kultury będzie czekać na Państwa mnóstwo atrakcji, bo to nie tylko koncert, to również są imprezy towarzyszące, są animacje dla dzieci, zumba dla dzieci, będziemy malować buźki, kręcić balony, będzie również można zakupić za przysłowiową złotówkę ciasto przepyszne, które przygotują panie z koła gospodyń wiejskich w Szpakach. Będziemy również mogli skosztować bezalkoholowych drinków oraz zobaczyć po raz pierwszy w Włosickim Domu Kultury, myślę, że i w Łosicach, pokaz barmański, który jest w wykonaniu barmana profesjonalisty, także tego jeszcze u nas w domu Kultury nie było. Oprócz tego właśnie od godziny 15 w sali widowiskowej koncert, gdzie naprawdę, mimo to, że zamknęliśmy już listę, ale cały czas do nas dzwonią ludzie zespołu i pytają, czy jeszcze mogą swoją cegiełkę w postaci koncertu wykonać. Także mnóstwo atrakcji tego dnia zagrają m.in. Wielki Ból, znaczy grupy artystyczne Łosickiego Domu Kultury. Będą właśnie Marysieńki ze Szpak, zespół pieśni i tańca Ziemia Łosicka, Mała Ziemia Łosicka i oczywiście na koniec koncert zespołu Mów Mi Janek. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Każdy grosz się liczy i warto przy sobie pomagać. Przy okazji koncertów będą licytacje przedmiotów przekazanych przez darczyńców. Także tutaj będą naprawdę i obrazy, i koszulki, i płyty, i kosmetyki. Wszystko to, co Państwo nam gdzieś tam podsyłają, to wszystko to będzie. A na fanpage'u koncert dla Natalki znajdą Państwo wszystkie informacje i godzinowe, i mniej więcej, co będzie można wylicytować.